Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj temat związany z takim zagadnieniem jak sataniści w Biblii. Czy w ogóle takie przywiązanie z satanizmem pojawia się w Biblii? Czy mamy do czynienia z czymś takim jak synagoga szatana? Czy pojawia się taki termin? Niestety tak. Niestety pojawia się taki termin i ten termin niestety jest obiektywny. Nie jest on w żadnym stopniu krzywdzący. Jest to jak najbardziej zasłużony termin. I skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że użył tego terminu Pan Jezus Chrystus. I Pan Jezus Chrystus wyraźnie dał wyraźne ostrzeżenie i wyraźną informację i wyraźne przedstawienie tej sytuacji w ten sposób, że pokazał, że ci sataniści są bardzo blisko chrześcijan. Są po prostu pośród nich. Wśród nich na tyle blisko, że potrafią chrześcijanom szkodzić. I kilka miejsc ze Słowa Bożego, które nam wprowadzą ten temat satanistów w Biblii, czyli synagogi szatana. Podają się za Żydów, choć nimi nie są. To jest cecha charakterystyczna, że biorą przywileje zarezerwowane dla pierwszego ludu ziemskiego, dla pierwszego ludu Bożego, dla Żydów, a nie są tymi Żydami, lecz po prostu nie mówią prawdy. I cytat z objawienia Jezusa Chrystusa z rozdziału 2, albo inaczej z Apokalipsy. Podają się za Żydów, choć nimi nie są. Cytuję. Bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Czyli widzimy charakterystyczną cechę tych złych ludzi należących do synagogi szatana, do zgromadzenia szatana. Słowo synagoga na przykład w liście Jakuba jest oddane jako gdy na wasze zgromadzenie ktoś przyjdzie. To jest 2 rozdział Jakuba, czyli synagoga albo zgromadzenie szatana. Kto to są tym zgromadzeniem szatana? Są to ludzie, którzy podają się za Żydów, choć tymi Żydami nie są. Kto to jest Żyd? Żyd jest to mieszkaniec Judei, stąd nazwa Żyd. A jeśli ktoś nie jest mieszkańcem Judei, nie może być Żydem. I to jest najprostsza definicja. Są to ludzie z pokolenia Judy, a więc ludzie, którzy po prostu zamieszkiwali Judeę i pochodzili od Jakuba. Ale takich ludzi próbują podrobić ci, których Pan Jezus nazywa synagogą szatana. Mało tego, ci ludzie są bardzo blisko Kościoła, dlatego to ostrzeżenie w 2 rozdziale objawienia Jezusa Chrystusa, czyli inaczej Apokalipsy, się pojawia. Drugie miejsce mówiące o synagodze szatana to jest z 3 rozdziału objawienia Jezusa Chrystusa. Jak widzimy, tutaj jest informacja znowu. Ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Bardzo ciekawe oskarżenie Pana Jezusa. I skoro to mówił ten, który jest prawdą, czyli Pan Jezus Chrystus, możemy być pewni, że niestety są tacy ludzie wśród nas, bo jesteśmy przed nimi tutaj w pewnym sensie ostrzegani, choć jest informacja że Pan Jezus coś z nimi zrobi. Charakterystyczne jest to, że oni podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Jest jeszcze jedno miejsce mówiące o synagodze szatana, bez słowa synagoga. I tutaj jest mowa o takim nieszczęśniku, którego Biblia opisuje jako Hymeneusza. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz, tutaj mamy greckie słowo w systemie Stronga podane jako 5211. Ten system Stronga polega na tym, że każdemu greckiemu słowu nadano numerek, tak żeby łatwiej było operować osobie nieprzyzwyczajonej do tych greckich liter, które dla nas wyglądają, jeśli nie byliśmy szkoleni w Grece, jako trudne do czytania. I podobny system jest też dla hebrajskich i aramejskich tutaj słów. Wtedy jest zamiast GH przed numerkiem dla hebrajskich słów. I tutaj widzimy, do nich należy Hymeneusz, słowo G5211 i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Jak widzimy, jest cecha charakterystyczna nauczania Hymeneusza polegająca na tym, że oni twierdzili, że zmartwychwstanie już się dokonało. I to oczywiście był cios w wiarę ludzi. Dlaczego? O tym później i dlatego też zaliczyć ich można do synagogi szatana. I tutaj widzimy znowu ten nieszczęśnik Hymeneusz jest wymieniony. To jest 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 19 werset. Jest mowa, że są ludzie, którzy porzucili dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili, to dobre sumienie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i widzimy tutaj jest słowo G5211, to samo, które przed chwilką było, i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Więc widzimy, że znowu pojawia się, że oni są własnością diabła, własnością szatana, są satanistami. Pan Jezus nazywa ich synagogą szatana. Tutaj z kolei apostoł Paweł wspomina, że oddał ich szatanowi. Czym się charakteryzują ci ludzie? Tym, że mówią, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Strasznie niebezpieczna, fałszywa nauka. Podawanie się za Żydów i twierdzenie, że zmartwychwstanie już się dokonało. Jaki pogląd ma te dwie cechy? Że się podszywa pod Żydów i twierdzi się, że zmartwychwstanie już się dokonało. Kiedy będzie to powstanie zmartwych, mówi nam list do Rzymian w kontekście Nowego Przymierza. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Pyta apostoł Paweł. Jest to punkt, kiedy zacznie się nowe przymierze z Izraelem i Judą. Tak, z Izraelem i Judą, bo nowe przymierze jest tylko i wyłącznie z Żydami, za których podaje się synagoga szatana. Są to ludzie, którzy podszywają się pod to, że są rzekomo w nowym przymierzu. Po tym poznać satanistów, że twierdzą, że są w nowym przymierzu, choć nie są Żydami, lecz kłamią. I dalej zobaczymy, że Słowo Boże pokazuje dokładnie naukę na temat nowego przymierza, tak, że nikt nie ma prawa podważać wiary niektórych, twierdząc, że rzekomo nowe przymierze już jest. Będzie z nimi przymierze. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Jak widzimy, tu jest powiedziane, że Izrael się odmieni w czasie, gdy poganie w pełni wejdą. Kiedy poganie w pełni wejdą? No jeszcze w pełni nie weszli. Jeszcze jest to przyszłość. I czasy pogan jeszcze się nie zakończyły. Zatem nie mamy jeszcze nowego przymierza. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Tutaj wyraźnie w Rzymian 11 rozdział jest powiedziane, że to nowe przymierze będzie dotyczyło tylko i wyłącznie Izraela. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel dla nich i odwróci bezbożność od Jakuba. Na tym będzie polegało nowe przymierze, które jest jeszcze przyszłością. Nowe przymierze jeszcze nie nastało. Nowe przymierze jest dopiero zapowiedziane i ponieważ Słowo Boże nie kłamie, to ono kiedyś będzie miało miejsce. Łukasza 21:24. Tutaj jest wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, że padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Poganie właśnie uprowadzili już Izraela do wszystkich narodów. Oni trafili jako niewolnicy i teraz jest stan przed nowym przymierzem, bo jeszcze Izrael nie został zgromadzony z powrotem do Izraela. Dom Izraela i Judy jeszcze nie jest zgromadzony. Zaczęło się to w okolicach 1948 roku, kiedy powstało Państwo Izrael, ale jeszcze się nie zakończyło. Więc na pewno w 1948 roku nowego przymierza jeszcze nie było. I dzisiaj też jeszcze nowego przymierza nie ma. To nowe przymierze, jak tutaj widzimy, będzie dopiero jak się dopełnią czasy pogan. Jeremiasza 30 rozdział mówi o tym, że jest taka obietnica, o której wspomniałem przed chwilą, bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy. Widzimy Żydów i Izraela, Judy i Izraela. Los mojego ludu, tak Pan mówi, że odmieni los mojego ludu. I mówi tutaj co Pan? I sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. Jeremiasza 30 rozdział. W 1948 roku jeszcze nie było to wykonane. Jeszcze wtedy te dni nie nadeszły, o których tu mówi Jeremiasz. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo ta myśl jest kontynuowana w 31 rozdziale Jeremiasza. I tam jest o nowym przymierzu. Jest powiedziane, że po tych dniach dopiero będzie nowe przymierze. Czyli coś, co jeszcze się nie wydarzyło w 1948 roku. Coś, co jeszcze nie miało miejsca, bo jeszcze się to nie wypełniło. Czyli Jeremiasza 30 rozdział 3 werset. To coś jest przed nowym przymierzem. Skoro to coś jest przed nowym przymierzem i to coś jeszcze się nie wypełniło, to znaczy, że nowego przymierza jeszcze nie ma. Każdy, kto twierdzi, że nowe przymierze już jest po prostu satanistą i kłamcą okradającym lud Boży, Izraela i Judy z obietnicy Bożej. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto kłamie, niech kłamać przestanie. To jest po prostu obrzydliwe kłamstwo. Podają się tacy za synagogę izraelską, a są w istocie synagogą szatańską i kłamią. Bo Nowe Przymierze jest opisane w niewielu miejscach Pisma Świętego. Każdy głupi może odpalić sobie elektroniczną konkordancję, zobaczyć, gdzie jest Przymierze Nowe i przestać kłamać, tylko przyjąć, co mówi Pismo Święte. Nie ma żadnej wymówki dla tych oszustów i kłamców z synagogi szatańskiej. Najgorsze jest to, że oni się podają za rzekomych, po prostu często chrześcijan. Dlatego Pan Jezus ostrzega nas przed nimi i mówi, że doprowadzi do ich ukarania. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Tak, mój zakon, czyli wszystkie 613, czy jak chcesz liczyć te przykazania, wszystkie te przykazania złoży Pan w ich sercu i oni będą składać ofiary nawet ze zwierząt. Będą one składane. Kiedyś jeden przedstawiciel synagogi szatana zapytał mnie, dlaczego później będą w milenium składane ofiary ze zwierząt. Dlaczego? Jakim? Na jakiej podstawie? No właśnie na takiej, że to będzie nowe przymierze i ten zakon będzie w pełni realizowany. Nie będzie tam żadnych odstępstw. To nie może być tak, że ktoś sobie coś po swojemu będzie robił, będzie miał zakon w ich wnętrzu i wypisze ten zakon na ich sercu. Ja będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jak widzimy, jest to po pierwsze obietnica, że to będzie po tym, jak Izrael zostanie zgromadzony i Juda będzie zgromadzona w granicach państwa Izrael, w granicach ziemi Kanaan. Oni będą z powrotem zgromadzeni, bo to mówi Bóg w Jeremiasza 30 rozdział. I po tych dniach zawrze z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I co się stanie po tym zgromadzeniu Izraela? Po tych dniach zawrę to przymierze, 33 werset, i złoży zakon w ich sercach. To będzie dopiero w przyszłości. I to jest dopiero przyszłość dotycząca domu izraelskiego i domu judzkiego. W żadnym sensie nie dotyczy to kogoś, kto nie jest genetycznie Żydem lub genetycznie Izraelitą. Co ciekawe, uprowadzenia Izraelitów i Judejczyków z terenów ziemi Kanaan spowodowały, że o ile jeszcze za czasów Pana Jezusa mniej więcej można było niektóre osoby sobie spróbować odnaleźć, jeśli chodzi o plemiona izraelskie, ale trzeba pamiętać, że 10 pokoleń jest uznawane za kompletnie zaginione. One odnajdą się dopiero po tym, gdy właśnie zobaczymy je zgromadzone w Izraelu, jak się wypełni Jeremiasza 30 rozdział 3 werset. I wtedy dopiero zawarte będzie z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I to przymierze jest dopiero przyszłością. Jeszcze nawet nie ma tych plemion, tych pokoleń Izraela i Judy zgromadzonych. Nie ma domu izraelskiego i domu judzkiego zgromadzonego na terenie Kanaanu. Więc nie ma podstaw, żeby doszukiwać się nowego przymierza. Więc jeśli ktoś twierdzi, że jest pod nowym przymierzem, jest zwyczajnie oszustem religijnym, po tym możesz go zdemaskować jako członka synagogi szatańskiej. Kontynuacja 31 rozdziału Jeremiasza. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień. Czyli to widzimy, że to Pan Jezus, bo Pan Jezus na początku stworzył niebo i ziemię i to On sprawił, że słońce świeci w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Tak mówi Pan. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. No, na razie jeszcze wiercimy się w fundamenty ziemi, czyli w płyty tektoniczne na głębokości śmieszne. To jest tak jak choroba naskórka, nie potrafimy zbadać tych płyt, fundamentów ziemi w dole w żaden sposób. Więc jeszcze ten lud izraelski i judzki jest domem Izraela i domem Judy, o którym tutaj Pan mówi. I jeszcze praw fizycznych związanych z świeceniem w nocy gwiazd i słońca w dzień, to jeszcze te prawa nie zostały naruszone, więc Izrael dalej jest Izraelem. Więc jeżeli podajesz się za następcę Izraela, jesteś z synagogi szatana. Jeśli podajesz się za człowieka, który rzekomo jest pod nowym przymierzem, jesteś z synagogi szatana, jesteś satanistą. Pokutuj, zwróć się do Pana Jezusa, porzuć swój grzech, bo to jest obrzydliwe, co robisz. To jest po prostu draństwo. Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Po jakich dniach? Z Jeremiasza 30 rozdział 3 werset widzieliśmy, że mówi to o wydarzeniach takie, jakie w 1948 roku zaczęły się według wielu komentatorów wypełniać. I ponieważ to już zapowiadali bracia, którzy pisali książki przed II wojną światową, na przykład książka Poloka jest albo książka Brockhausa, w której oni w okolicach 30 roku pisali, że powstanie państwo Izrael, gdzie w latach 30 w ogóle to się wydawało niemożliwe. I pisali, że powstanie państwo Izrael, do którego będą wracać Izraelici. I twierdzili to na podstawie proroctw biblijnych z Słowa Bożego. I co się okazało? Że w 1948 roku, po II wojnie światowej, faktycznie coś takiego jak państwo Izrael powstało i teraz zgromadzają się tam Izraelici z całego świata. I teraz takie przymierze zawrę, jest to przyszłość, z domem izraelskim po tych dniach, które jeszcze w 1948 roku były przyszłością. Prosta rzecz. Jeśli teraz twierdzi ktoś, że jest nowe przymierze, po prostu Pinokio przy nim to jest prawdomówny gość. Jest to kłamca, jest to sługa diabelski, jeśli twierdzi, że jest teraz nowe przymierze. I teraz kilka miejsc, które mówią znowu o nowym przymierzu To jest z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, 25 werset. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie, aż Pan Jezus przyjdzie. Do tego czasu, kiedy Pan Jezus przyjdzie, nowe przymierze nie będzie ustanowione. I dlatego Kościół, który jest sługą nowego przymierza, które kiedyś w przyszłości będzie zrealizowane, ma podtrzymywać tą pamięć. Tak samo jak Żydzi dla nas dbali o pisma Starego Testamentu w najdrobniejszych szczegółach jako słudzy Kościoła, o którym nawet nie wiedzieli, wykonywali tę służbę dokładnego przekazywania pism Starego Testamentu. Tak samo my dla nich teraz podtrzymujemy tę prawdę, że kiedyś nastanie nowe przymierze i robimy to w każdy pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, czyli w Dzień Pański, jak mówi Objawienie 1 rozdział 10 werset. To jest wyraźnie powiedziane, że ten kielich to nowe przymierze. Jeśli ten kielich w niedzielę jest na stole pańskim i ten kielich jest razem z chlebem, chleb jest łamany, a kielich jest tutaj symbolem nowego przymierza we krwi Pana Jezusa. Nowe przymierze to przyszłość. I tutaj jest wyraźnie powiedziane w 2 Koryntian 3 rozdział, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy nie daleko więcej chwały mieć będzie? Tak, przyszłość mieć będzie. Nigdzie apostoł Paweł nie sugerował, że za jego czasów jest już nowe przymierze. Mieć będzie służba ducha. Przyszłość. 2 Koryntian 3. Jeśli ktoś twierdzi, że dzisiaj jest nowe przymierze, jest to oszust religijny, sługa diabelski, z synagogi szatana i nie bój się go, po prostu go zdemaskuj. I oddziel się od takich, którzy takie fałszywe, satanistyczne nauki szerzą. Tak jak Paweł oddzielił się Hymeneusza i Filetosa i Aleksandra, którzy z drogi prawdy zboczyli, podważając wiarę chrześcijan. Tacy ludzie będą podważać, niszczyć Twoją wiarę, którzy są z synagogi szatana. Natomiast chrześcijanie prawdziwi, zgromadzający się tylko i wyłącznie do imienia Pana Jezusa, są sługami nowego przymierza. Sługa jest kimś, kto nie jest uczestnikiem. Nowe przymierze to przyszłość. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, to jest z kolei cytat z listu do Hebrajczyków z Nowego Testamentu. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni. Tak, idą dopiero. Mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Czyli w czasie, jak był spisany list do Hebrajczyków, był dalej to czas przyszły. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Czyli jak już Izrael będzie zgromadzony z powrotem do ziemi Kanaan. Po tych dniach prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka czy swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Dokładnie, wszyscy będą znać Pana. A nie tak jak dzisiaj, że musisz każdy chrześcijanin co innego mówi i rzekomo chrześcijanie są pod nowym przymierzem. Kompletna bzdura. Jest to absurd. Jest to kompletne fałszerstwo. Nie ma to nic wspólnego z prawdą Bożą, takie twierdzenie, jakoby dzisiaj miało być nowe przymierze. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę dla nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał za pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Dzisiaj słuchałem tak zwanego szokującego kazania Pawła Pracza, Pawła Washera i tam ten zwodziciel twierdził, że jest konieczność życia w ciągłej pokucie po tym, jak się człowiek rzekomo nawrócił tak po ich niemu. I co? I ten oszust religijny też uważa, że są oni pod nowym przymierzem. No więc chwileczkę, jeśli są pod nowym przymierzem, to już nie ma potrzeby poznawać Pana, skoro wszyscy Go znają. Chyba że kłamiesz, Washer. No więc zdecyduj się. Nie możesz mieć ciastka i zjeść ciastko. I pełno jest tego typu oszustów religijnych, którzy uczą takich kłamliwych rzeczy. No, Paul Washer to jest jeden z lepszych, milszych gości, więc tutaj wspomniałem go tylko dlatego, że dzisiaj akurat słuchałem tego tak zwanego szokującego kazania. No, zaczął nawet to kazanie, szokujące kazanie, od tego, żeby uznać go za fałszywego nauczyciela, za fałszywego proroka, więc spełniam jego życzenie. I teraz Biblia w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, mówi wyraźnie, że to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Czyli jeszcze nie zniknęło w czasach Pawła. Stare przymierze jeszcze było mocy wtedy, kiedy było w przypadku tego, co Paweł mówi, bliskie jest zaniku. I zwróćmy uwagę, Mateusza, 24 rozdział mówi wyraźnie, że w czasie, kiedy Antychryst będzie szalał i zacznie wielki ucisk, a to będzie przecież po pochwyceniu, to będzie obowiązywał sabat, będzie obowiązywał zakon wprowadzony na terenie Izraela. I to przecież też daje do myślenia. To będzie jeszcze przed zawarciem nowego przymierza. To, co jest opisane przez Pana Jezusa w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. I dlatego jest On, czyli Pan Jezus Chrystus, pośrednikiem nowego przymierza, ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Więc widzimy tutaj wyraźnie, że Pan Jezus, co jest oczywiste, jest pośrednikiem nowego przymierza. Nowe przymierze jest przyszłością, dotyczy Izraela i Judy i tutaj można być tego pewnym, bo tak mówi Słowo Boże, że Pan Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza. To, że Pan Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza, gwarantuje, że to nowe przymierze będzie zrealizowane tak, jak On zapowiedział. Dalej, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I tutaj wyraźnie mamy Hebrajczyków, 12 rozdział.